Na kalendarzach 22 dzień marca. Witam Państwa ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości. Interwencja śmigłowca LPR-u na Szubiszowicach. Muzeum w Gliwicach kończy dziś 113 lat, a także broadwayowski hit po gliwicku. Do miasta wróci tramwaj, a także nasi młodzi wspinacze w polskiej czołówce. Agnieszka Baron, zapraszam na serwis. W środę koło południa śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonujący na co dzień na gliwickim lotnisku wylądował na boisku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. Latająca karetka została wezwana do uczestnika zawodów sportowych, które odbywały się w szkole. Uczeń zasłabł, podjęto akcję reanimacji. W momencie, kiedy jego stan pozwalał na transport, helikopter LPR-u wzbił się w powietrze i odleciał do jednego z katowickich szpitali. W akcji brały także udział inne służby, pogotowie ratunkowe, straż pożarna i policja. 113 lat istnienia świętuje dziś Muzeum w Gliwicach. Placówka została powołana do życia 22 marca 1905 roku jako Muzeum Górnośląskie. Od 1945 roku funkcjonuje pod nazwą Muzeum w Gliwicach. Obecnie placówkę tworzy 5 oddziałów. Willa Karo wpisana na szlak magnatów przemysłowych, Zamek Piastowski, oddział odlewnictwa artystycznego w Nowych Gliwicach, wizytówka miasta, czyli radiostacja gliwicka oraz najmłodszy z nich uruchomiony 2 lata temu, czyli Dom Pamięci Żydów Górnośląskich przy ulicy Poniatowskiego. Muzeum oprócz wystaw stałych proponuje liczne wystawy czasowe. Jest organizatorem wielu interesujących spotkań i wykładów, koncertów oraz różnorodnych warsztatów dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się także wydawaniem publikacji, głównie katalogów, zbiorów i wystaw wydawnictw tematycznych w ramach serii monograficznej i rocznika Muzeum w Gliwicach. Wybór daty nie był przypadkowy, ponieważ była to data urodzenia cesarza Wilhelma II. I takim imieniem to muzeum miało być w przyszłości nazwane. Nigdy to nie zostało jakby urzeczywistnione, ale taki był plan. Muzeum zostało założone przez grupę entuzjastów. Reprezentował ją sędzia miejscowego sądu Artur Schiller, który był jednocześnie przewodniczącym Związku Wojennego. Początkowo planowano zorganizowanie takiego muzeum zbierającego pamiątki po wojnie francusko-pruskiej w związku ze zbliżającą się rocznicą kolejną tam wybuchu tej wojny, ponieważ uważano, że jest to zresztą słusznie przełomowy moment w historii II Rzeszy Niemieckiej. Ma niespełna 24 lata, równolegle studiuje na dwóch kierunkach, sama tworzy swoją muzykę, pisze teksty, śpiewa, aranżuje i miksuje. Mowa o Martynie Biłogan z Gliwic, znanej szerszej publiczności jako Erit. Głównym tematem rozmów w programie Studio Prasowe była jej najnowsza płyta Speed of Light i teledysk promujący to wydawnictwo, czyli This is What We Are, który wyreżyserował nasz redakcyjny kolega Jacek Batuk. Program do zobaczenia dziś na naszym kanale. Polecam serdecznie. Zdjęcia nocą głównie kręcone, w niskim kluczu, czyli ciemno generalnie w miarę, dając duże przestrzeń na wykorzystanie fajnego światła i tutaj też wizerunku scenicznego Erit, która mocno stawia na takie farby fluorescencyjne działające pod wpływem ultrafioletu. Mocno ten motyw tam wykorzystaliśmy w tym teledysku. Do tej pory tworzyłaś coś i to lądowało w internecie. Ciebie też można było zobaczyć, spotkać na niejednym koncercie, na niejednym festiwalu i to nie tylko w Polsce, ale też zagraniczną już za granicą miałaś też takie występy. Ale jak to jest po prostu, wiesz, mieć to coś tutaj w ręku, dotknąć tego? No to była dla mnie niesamowita chwila, bo przyznam, że samo nagrywanie wszystkiego w większości od początku, dodawanie różnych rzeczy było akurat ciekawe, modyfikowanie tych piosenek, żeby one były trochę inne niż to na YouTubie, bo niektóre są zupełnie nowe, a niektóre są stare, które po prostu trochę podremiksowałam, czy tam po prostu zmieniłam. Do wszystkich nagrywałam wokale jeszcze raz i to było takie ogromne dopieszczanie i w końcu poczułam, że już dopieszczam coś tak bardzo, że już bardziej nie mogę, a cały czas wydaje mi się, że mogę lepiej.
Tramwaj zwany pożądaniem Tennessee Williamsa od 1947 roku, kiedy miał premierę na Broadwayu, nie schodzi z teatralnych scen na całym świecie. Jego filmowa ekranizacja otrzymała aż 4 Oscary i nie ma chyba kraju, w którym tramwaj nie byłby pokazywany. Teraz broadwayowski hit w reżyserii Jacka Jabrzyka zobaczymy na deskach teatru przy Nowym Świecie. Premiera już w najbliższą sobotę. Tramwaj zwany pożądaniem, czyli absolutnie klasyczny tekst amerykańskiego dramatopisarza Tennessee Williamsa. U nas na scenie 14. premiera Teatru Miejskiego w Gliwicach w zupełnie nowym, nowoczesnym odczytaniu z udziałem grupy fantastycznych aktorów zarówno z naszego zespołu, jak i gościnnie Mirka Żak i Mateusz Nędza w głównych rolach Blanche i Stanleya Kowalskiego. Ten teatr ma coś w sobie, że jeszcze są żerandole i nowoczesne LEDy równocześnie. I to jakoś złączyć i po prostu gdzieś jakieś odbicie po prostu dać teatrowi, ale oczywiście też po prostu naszej sztuce. Sprawia nam to Friday. Chyba taki też był zamiar, żeby nie grać tego, tylko po prostu się bawić. Dostaliśmy narzędzia od naszego kompozytora. My bardzo dużo spędziliśmy czasu razem, całą ekipą. Bardzo się zgraliśmy między innymi przy takim muzykowaniu, przy takich wieczorno, czasami nocnych próbach, kiedy każdy łapał za jakiś instrument, za mikrofon, kiedy razem się bawiliśmy. Myślę, że wtedy stworzyliśmy jakąś taką swoją własną ekipę spektaklową, niespektaklową. Ja na przykład nigdy nie grałem na perkusji i udaje mi się grać na perkusji. I to jest chyba najważniejsze w tej muzyce, kiedy my się ze sobą dobrze czujemy, kiedy my się ze sobą źle czujemy, to tej muzyki też nie ma. Tutaj nie ma tych ról, które kojarzą nam się z filmem czy z tekstem sztuki, że bardziej jesteśmy światem pewnym, do którego chcemy serdecznie zaprosić widza i zmusić, nie, może zachęcić do tego, żeby wszedł do głowy Blanche. Próbujemy wciągnąć widza do tego świata, żeby on stał się jakby częścią tej społeczności nowoorlańskiej i wraz z aktorami odbył podróż tym tramwajem zwanym pożądaniem. Na koniec serwisu dobre informacje dotyczące gliwickich wspinaczy. Martyna Ciechanowska i Jan Kroszka, zawodnicy GTW Gliwice, otrzymali powołanie do kadry narodowej we wspinaczce sportowej. Martyna za swoje przejścia skalne na podstawie rankingu skalnego z 2017 roku dodatkowo otrzymała również powołanie do kadry narodowej juniorów. Nagrodą będzie udział w zgrupowaniu kadry w jednym z europejskich rejonów skalnych. Wielkie gratulacje dla wspinaczy, ale też i dla trenerów, dla Tymona Walińskiego i Andrzeja Kajdanów. Dziś na naszym kanale powtórka programu z udziałem Martyny. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dziś. Wynik naszej codziennej pracy można śledzić w sieciach światłowodowych firmy Imperium Telekom na terenie Gliwic. Najświeższe informacje dostępne przez całą dobę na portalu tvimperium.pl. Jesteśmy też aktywni w mediach społecznościowych. Proszę obserwować nasze profile na Facebooku, Instagramie i YouTubie. Kolejne wydanie wiadomości jutro o tej samej stałej porze. Dziękuję za dziś. Za chwilę pogoda na piątek.